Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na W Pajęczynie Pytań. Moim i Państwa gościem jest dziś Arkadiusz Fyrster, przewodnik po Wrocławiu. Witam Ciebie, Arku, bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Arek, w momencie, w czasie epidemii koronawirusa, gdy no, chciałoby się wyjść z domu, ale wszyscy wiemy, że nie za bardzo jest to dla nas w tym momencie bezpieczne, Ty dostarczasz ludziom, stwarzasz im możliwość spaceru po Wrocławiu online. Skąd taki pomysł? To prawda, znaczy pomysł zrodził się w Biurze Promocji Miasta Wrocławia. I od razu tutaj też chciałbym w imieniu wszystkich przewodników za to bardzo serdecznie podziękować, bo pomysł narodził się tak naprawdę z dwóch powodów. Pierwszy był taki, żeby pomóc trochę przewodnikom. Wiadomo, że branża turystyczna jest to ta branża, która naprawdę bardzo mocno odczuwa skutki pandemii. I to wszystko jest pozamykane, przewodnicy nie mają pracy. Powiem zupełnie szczerze, że jakby wycieczki, które miałem rozpisane na marzec, kwiecień, maj, czerwiec, to wszystko zniknęło. Po prostu ich nie ma, ani jednej. No i taki był pomysł, żeby trochę wspomóc tym przewodnikom, czyli dać im szansę, żeby pokazali trochę Wrocławia. No ale jak to zrobić w sytuacji, kiedy nie wolno wychodzić z domu, jeszcze do niedawna w ogóle nie wolno było wychodzić, a teraz wciąż jeszcze panuje mnóstwo ograniczeń. No pomysł był następujący. Pokażmy miasto live. Czyli rzeczywiście idę sobie ja, prawda? Jest kamera, która mnie filmuje, mnie albo moich kolegów przewodników, koleżanki i kolegów przewodników i w ten sposób możemy pokazać mieszkańcom Wrocławia, Polski i świata, bo wiemy, że oglądają nas ludzie z całego świata, właśnie nasze miasto. Taka była idea, taki był pomysł i to zrodziło się, tak jak powiedziałem, no, w Biurze Promocji Miasta Wrocławia. Wyszedłeś na pierwszy spacer na wrocławski rynek, spacer półgodzinny, no i co, 64 tysiące wyświetleń, 10 tysięcy na żywo, no to chyba strzał w dziesiątkę. Tak, znaczy spodziewałeś się takiego w wyniku, takiego rezultatu? Nie, absolutnie. Znaczy powiem szczerze, że wszyscy byliśmy zaskoczeni, Biuro Promocji Miasta i my przewodnicy i ja osobiście, bo nie spodziewałem się, że to będzie taki sukces. 64 tysiące wyświetleń spaceru to naprawdę jest imponująca liczba. Spacer, znaczy powiem tak, znaczy to doprowadziło do tego, że tych spacerów zaplanowanych początkowo kilka, ta liczba wzrosła w tej chwili do kilkunastu takich spacerów, które są organizowane we Wrocławiu. One odbywają się regularnie zawsze piątek, sobota, niedziela. Natomiast i taki był początkowy plan. Natomiast teraz jest tak, że ponieważ te spacery spotkały się z olbrzymim zainteresowaniem, bo nie tylko ten pierwszy spacer miał tak wielką oglądalność, ale także po kilkadziesiąt tysięcy ludzi, po 30-40 tysięcy ludzi oglądało niemal każdy kolejny spacer. To sprawiło, że rzeczywiście wiemy, że no to jest szansa pokazania miasta Wrocławia, pokazania Wrocławia i jego najpiękniejszych fragmentów, nawet teraz, kiedy nie można wyjść. Czyli z jednej strony siedzimy sobie w domu i mam okazję zobaczyć rynek, z drugiej strony jest tak, że dajemy taką możliwość tej namiastki, poczucia tego, jak piękne jest nasze miasto po prostu. Powiedz proszę, to też pokazuje Twoim zdaniem, że ludzie są spragnieni tego wyjścia już, zwiedzania, odkrywania tajemniczych miejsc we Wrocławiu? Znaczy ja myślę, że zdecydowanie tak, bo kiedy ja nawet miałem potem już, prawda, po tych spacerach, no bo jak one są live, to ja nie widzę komentarzy, które się ukazają przy relacjach, czy na Facebooku, czy na stronach internetowych. Natomiast kiedy miałem okazję poczytać te komentarze, no to tam są naprawdę setki, dziesiątki podziękowań za to, że wpadliśmy na to, że dajemy ludziom szansę przespacerowania się po rynku, przespacerowania się po Ostrowie Tumskim, po promenadach wrocławskich. To są takie miejsca, które są charakterystyczne, ważne, piękne i one sprawiają, że rzeczywiście, tak myślę, no, mieszkańcy Polski, Wrocławia i Polski czują, że jakby na chwilę wyszli z domu, bo to dzieje się live. Ja to muszę podkreślić, to nie są nagrywane rozmowy, to nie są nagrywane spacery, to one odbywają się w czasie rzeczywistym. I to jest też, myślę, taka ich wielka, wielka wartość po prostu, bo wiesz co, powiem ci tak, że kiedy spacerujesz po rynku, i tam nie ma żywego ducha niemalże, prawda? Mijasz jedną, dwie osoby, to nawet dla mnie jest to niezwykłe przeżycie po prostu, bo wszyscy świetnie wiemy, że wrocławski rynek jest miejscem, które dudni życiem, tętni nim o każdej porze dnia i nocy. I nagle się okazuje, że spacer po takim rynku daje zupełnie inne odczucia, daje inne możliwości. Nawet jak się tam nie jest, nawet jak się patrzy na ten rynek i spacerującego przewodnika opowiadającego o atrakcjach, to myślę, że to jest po prostu bardzo fajne i ciekawe Tak, to jest po prostu bardzo ciekawe. Dziwnie się spaceruje po Wrocławiu, tak pustym Wrocławiu, wyludnionym Wrocławiu.
Bardzo. Tak jak powiedziałem, z jednej strony jest to atrakcyjne, dlatego że myślę, że gdyby nie pandemia koronawirusa, nigdy ja, a tym samym wszyscy ci, którzy oglądają te spacery na żywo, nigdy nie mielibyśmy takiej okazji, żeby móc wyobrazić sobie, jak wygląda pusty rynek, jak wygląda pusty Ostrów Tumski. Dla mnie te spacery, bo właśnie w tych dwóch miejscach prowadziłem te spacery, były niezwykłym przeżyciem też z tego powodu, że ja po prostu nigdy nie widziałem tych miejsc właśnie, właśnie takich. Dlatego było to z jednej strony dziwne, ale z drugiej strony to było trochę ekscytujące po prostu opowiadanie o miejscach, które znam na co dzień i wiem, że one już nigdy najprawdopodobniej takich nie zobaczymy. Mam taką nadzieję, że już nigdy nie będzie takiego powodu, żeby wrocławski rynek był kompletnie wyludniony, żeby tam nie było nikogo, żywego ducha, żeby to wyglądało właśnie tak, jak w trakcie tego spaceru, który no, wciąż jeszcze można oglądać w sieci. Dzięki takim spacerom czego się można dowiedzieć nowego o Wrocławiu? Znaczy przede wszystkim idea jest taka, że chcemy, ja i wszyscy inni przewodnicy, którzy te spacery prowadzą, bo prowadzę je, tak jak powiedziałem ja, ale także moje koleżanki, moi koledzy, to jest tak, że można dowiedzieć się, moim zdaniem, takich rzeczy, które my jako wrocławianie na co dzień albo ich nie zauważamy, albo je pomijamy, albo one gdzieś przechodzą obok nas. Bo w ogóle jest tak, to są takie moje doświadczenia, że kiedy ja oprowadzam wycieczki po Wrocławiu różne, i zagraniczne, i polskie, rodziny, grupy i tak dalej, to kiedy są w tych, uczestniczą w nich mieszkańcy Wrocławia, to wiesz co, to zawsze jest tak, że oni są chyba tak naprawdę tymi, którzy są najbardziej zachwyceni. Oni idą, prawda, bo przyjechała do nich, nie wiem, rodzina ze Stanów, ja opowiadam, opowiadam po Wrocławiu. I oni mówią, wiesz, panie Arku, myśmy nie przypuszczali, że to miasto jest tak niezwykłe, bo ono jest niezwykłe cały czas, to się nie zmienia, to nie jest tak, że ono nagle stało się niezwykłe, tylko my nie zwracamy uwagi na tę jego niezwykłość, nie podnosimy głowy w górę, nie zerkamy gdzieś pod nogi, nie dostrzegamy detali, bo mijając je setki razy w swoim życiu, przestaliśmy je zauważać. A one są i są piękne nie tylko dla turystów, ale także dla mieszkańców Wrocławia. Turyści rozglądają się i dlatego oni je widzą. My jako mieszkańcy Wrocławia musimy się rozejrzeć, żeby docenić piękno naszego miasta. Arek, gdybyś miał kilka osób, które po raz pierwszy przyjeżdżają do Wrocławia i miałbyś ich zachęcić do tego, żeby poznali miasto, poznali Wrocław i nie był to rynek ani Ostrów Tumski, to gdzie byś ich zabrał? Gdybym ich zabrał, znaczy, wiesz co, ja rozpocząłbym przede wszystkim od tego, że powiedziałbym o tym, dlaczego Wrocław jest niezwykły. Bo ja myślę, że to jest taki komunikat, który sprawia, że kiedy go sobie uzmysławiamy, kiedy go usłyszymy, to automatycznie zaczynamy inaczej patrzeć na to miasto. Wrocław jest miastem, w którym mieszają się ze sobą losy kilku narodów, kilku religii, kilku systemów ideowych, to wszystko gdzieś ze sobą jest zmieszane i sprawia, że nie ma albo naprawdę w ogóle takich miast w Europie, a jeżeli są, to naprawdę są to miejsca wyjątkowe. Miasto należące do wielu narodów, Polacy, Niemcy, Czesi, tutaj były Węgry, tu była Austria, to naprawdę jest mniejszość żydowska, która zawsze miała olbrzymi wpływ na to miasto. To sprawia, że dlatego tak naprawdę możemy Wrocław pokazywać pod różnym kątem. Możemy pokazywać polski Wrocław, możemy pokazywać niemiecki Wrocław albo czeski Wrocław. Są miejsca oczywiste. Rynek, jest jasne, że każdy, kto przyjeżdża do Wrocławia, trafi na rynek albo trafi na Ostrów Tumski, czyli to drugie historyczne centrum Wrocławia. Ale miejsc atrakcyjnych we Wrocławiu jest zdecydowanie więcej. Na Dodrze. Słuchajcie, proszę Państwa, na Dodrze nie wiem, kto z Państwa miał okazję tam być ostatnio, chyba że tam po prostu mieszka. Na Dodrze zmieniło się w nieprawdopodobny sposób w ostatnich latach. Tam jest tyle atrakcji, ale to są właśnie nieoczywiste atrakcje. To nie są atrakcje związane z stojącą katedrą czy stojącym ratuszem. Nie, są małe knajpki, klimat, podwórka pełne rzeźb, jakichś fresków, może nie fresków, przepraszam, tak, ale murali i tak dalej. Miejsce żyjące swoim życiem, mające, gdybym miał do czegoś porównać, może trochę jak Praga w Warszawie, to właśnie u nas tym jest na Dodrze. To jest takie miejsce, które każdy powinien zobaczyć. Ale wiesz co, wycieczka szlakiem wrocławskich murali, to jest dopiero przeżycie, naprawdę to jest dopiero przeżycie, kiedy idzie się i patrzy na to miasto, pomijając jakby całą resztę, szukamy, wyszukujemy te kolejne murale i okazuje się, że one są niezwykłe. Niektóre są komercyjne, zrobione na zamówienie, niektóre są autentycznymi muralami, prawda, takimi, które ktoś tworzy dlatego, że czuje taką wewnętrzną wenę i chce tą przestrzeń. To jest niesamowita sprawa.
Atrakcji we Wrocławiu, poza tymi, o których wspomniałem, jest mnóstwo. Czy Hydropolis. Na pewno każdego, kto przyjeżdża do Wrocławia, jak mnie pyta, gdzie miałby pójść, kieruję do Hydropolis, bo uważam, że jest to świetne miejsce, które edukuje nie tylko dorosłych, ale edukuje dzieci i robi to w taki sposób, w jaki ja uważam, że powinno się edukować, tak? Czyli interaktywnie, robi to w sposób, który zachęca do współpracy, uczy, udając, że nie uczy. I to jest moim zdaniem świetna sprawa w Hydropolis. Ale nie chcę tutaj reklamować, nie wiem, czy mogę reklamować te wszystkie miejsca i czy mi na to pozwolisz, ale moglibyśmy długo, prawda? Afrykarium, zoo, Hala Stulecia i tak dalej. Arek, a twoje ulubione miejsce we Wrocławiu, takie, które się nigdy nie nudzi? Moje? Absolutnie jest to Ostrów Tumski. Ja jestem z wykształcenia historykiem sztuki. Studiowałem historię sztuki we Wrocławiu, więc to sprawia, że ja na Ostrowie Tumskim przez całe studia bywałem niemalże codziennie i wszystko, co się z nim wiąże, było dla mnie jakoś ważne, a do tego jestem miłośnikiem średniowiecza. Średniowiecze to jest taka moja chyba ukochana epoka, no jedna z kilku, ale kocham średniowiecze, więc ten Ostrów Tumski z tą jego niezwykłą historią, z tymi zagmatwanymi losami, z tym państwem w państwie, prawda? Ja zresztą właśnie na ostatnim spacerze o tym mówiłem, że Ostrów Tumski to taki mały Watykan po prostu, co można spokojnie porównać z Rzymem i Watykanem. My mieliśmy takie państwo kościelne tutaj, które rządziło się swoimi prawami. Jeżeli ktoś popełnił jakieś przestępstwo na terenie miasta, dostał się na Ostrów Tumski, nie podlegał władzy miejskiej. To są takie historie, o których czasami ludzie, często ludzie nie mają pojęcia po prostu. To są prawdziwe historie. To nie jest tak, że my tworzymy z kolegami przewodnikami jakieś historie po to, żeby było ciekawie. A tobie też się zdarza jeszcze odkrywać nowe miejsca, nieznane wcześniej we Wrocławiu? Tak, to znaczy może nie tyle, że miejsca, ile jakieś detale. Detale, tak, bardziej mam na myśli detale, na które wcześniej nie zwracałeś uwagi. Tak, że nagle okazuje się, prawda, że ta historia jest tak niezwykła, że opowiadając po raz kolejny o czymś, nagle dostrzegamy, że znajduje się tam jakiś niuans, który jest wyjątkowy. I do tej pory ja też go nie widziałem, bo tak jak mówię, to polega na tym, że jeżeli coś mamy codziennie, to po prostu przestajemy zwracać uwagę na te detale. Gdzie zabierzesz wrocławian w kolejny spacer, wirtualny spacer po Wrocławiu? Moje dwa kolejne spacery, na które serdecznie zapraszam. Pierwszy z nich będzie już 1 maja, czyli w piątek. Będzie to 1 maja. Spacer będzie dotyczył, będzie po Dworcu Głównym, naszym przepięknym wrocławskim Dworcu Głównym i jego najbliższej okolicy. A dotyczył będzie ogólnie historii kolei we Wrocławiu, historii przemysłu we Wrocławiu i to, jak industrializacja zmieniła miasto. Nie chcę uprzedzać tutaj teraz jakby i opowiadać szczegółów, dlatego że chciałbym, żebyście Państwo ten spacer zobaczyli, prawda, na żywo w sieci, live streaming, ale powiem Państwu, że do mniej więcej połowy XIX wieku Wrocław jest relatywnie małym miastem otoczonym, prawda, murami, fosą i tak dalej. To industrializacja, a przede wszystkim kolej, sprawiły, że mieszkamy dziś w wielkim, olbrzymim, może nie olbrzymim, ale wielkim europejskim mieście z populacją sięgającą 700 tysięcy mieszkańców. Gdyby nie było kolei we Wrocławiu, gdyby nie było industrializacji, być może dzisiaj Wrocław wyglądałby zupełnie inaczej. To pierwszy z tych spacerów, o których chciałbym opowiedzieć. Myślę, że to jest naprawdę fascynująca i ciekawa historia. Drugi z tych spacerów dotyczył będzie, jego tytuł to jest Wrocław miasto, prawda, 100 mostów, bo we Wrocławiu mamy kilka rzek, nie wiem, czy wszyscy Państwo wiecie, też nie będę uprzedzał szczegółów. Tych rzek jest więcej niż jedna. Jest mnóstwo mostów, jest mnóstwo wysp. To sprawia, że często się mówi Wenecja Północy. Ja nie lubię tego porównania, bo Wenecja jest Wenecją, a Wrocław jest Wrocławiem. To są po prostu dwa inne miasta mające może tyle wspólnego, że jest w nich dużo wody, prawda? Mhm. Ale historia Wrocławia moim zdaniem jest absolutnie niezwykła i będę starał się też właśnie pospacerować po tych wyspach, pospacerować po tych miejscach i pokazać, jak przepiękny jest Wrocław nad Odrą i nad innymi wrocławskimi rzekami, bo jak powiedziałem, jest ich kilka. To bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia spacerów z Arkadiuszem Fyrsterem po Wrocławiu. Najbliższy 1 maja, piątek. Która godzina? 17? 17, tak. Godzina 17. Wiemy tradycyjnie. Arek, wszystkiego dobrego, zdrowia, bo wszystkim nam się przyda w tym czasie. Dzięki za rozmowę.
Dziękuję za rozmowę, a wszystkich Państwa oczywiście zapraszam na spacery i życzę Państwu, żeby czas, kiedy musimy siedzieć w domu i oglądać Wrocław tylko przez streaming w internecie, skończył się jak najszybciej i żebyście Państwo mogli wszędzie tam pójść i podziwiać po prostu piękne, piękne miasto, jakim jest Wrocław. Pewnie. Tu kropka my, do tego oczywiście się przyłączamy. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.